Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Bardzo miło mi Państwa przywitać i powiedzieć parę słów o jednym z takich nowatorskich i mniej, bym powiedział, mniej znanych projektów nadal realizowanych w ramach Polskiej Agencji Prasowej, który właściwie jestem jednym z jego współojców, a jest bardzo, ma elementy bardzo mocno wpisane w edukację medialną, szczególnie to, o czym wspominał pan minister Kołodziejski, czyli walkę z fake newsem i z nieprawdziwą informacją. Śmiem twierdzić, że jest to najważniejszy tego rodzaju projekt w tym momencie w Polsce i źródło tejże walki. Przepraszam, ale działaj telefonie, dobrze. Pozwolę sobie troszkę a propos tego, o czym wspominał pan minister Kołodziejski, jeżeli chodzi o nieprawdziwe informacje, pozwolę sobie wymienić kilka z ostatniego czasu. Czy w tabletkach z jodem potasu dostarczanym przez Polflet Tarchomin jest szczepionka na COVID-19? To jest jedna informacja. Czy to, że komuś wypłacono kilka banknotów z kolejnymi numerami seryjnymi, to nieomylny znak, że w Polsce dodruk gotówki idzie pełną parą? Czy wiceszef MON Marcin Ociepa powiedział, że Polska zamierza zaatakować Rosję w ciągu najbliższych 10 lat? Czy wszystkie zapasy krwi są przeznaczone dla Ukraińców i dlatego przesuwa się operacje polskich pacjentów? To jest kilka zweryfikowanych w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich dni, a nawet godzin, informacji przez serwis fact-checkingowy Fake Hunter. Więc może na początek troszkę chciałbym opowiedzieć o tym, jak on powstał, a potem jakie wymyśliliśmy działania, żeby wpisały go w pełni również w edukację medialną, czyli żeby nie służył tylko temu, żeby nie był tylko źródłem weryfikacji poszczególnych informacji, ale także temu, żeby edukował, jak z fake newsem walczyć, jak ten fake news wyłapywać i jak starał się to wpisać w platformę, bym powiedział, społeczną. Jednym z takich momentów, kiedy właściwie nad platformą fact-checkingową PAP się zastanawiał od bardzo dawna i troszeczkę ja tam przyszedłem, jestem bardziej znany z innych działań medialnych, natomiast tym się zajmowałem jakby nie eksponując tego specjalnie, ponieważ uważałem, że kluczowy dla nas był projekt, a nie nazwiska czy osoby w niego zaangażowane i mieliśmy dać sobie na to trochę czasu. Natomiast w marcu 2020 roku zrobił się COVID na całym świecie, a potem w Polsce. No i pojawiły się informacje, jedną z takich, które najbardziej zapamiętałem i które były w jakiś tam sposób najbardziej takie symptomatyczne dla tego, co się stało, to było błyskawicznie wiralowo rozprowadzająca się informacja o tym, że COVID można leczyć korzeniem lukrecji. Tego była oczywiście masa, ale jakoś ten korzeń lukrecji utkwił mi w pamięci. No i okazało się, że nasz portal trzeba postawić ze względu na sytuację, ze względu na to, że rusza pandemia i że musimy zbudować to narzędzie, że musimy to zrobić w ciągu właściwie godzin, a nie w ciągu miesięcy. Zadanie wydawało się niewykonalne. Przyszedł nam z pomocą GovTech, bardzo zasłużona agencja. Tak, właśnie szczerze mówiąc, bałem się, że jak zacznę przy tym kręcić, to go rozwalę, a nie poprawię. Dobra, dzięki wielkie. Przyszedł nam z pomocą GovTech, wyspecjalizowana agencja rządowa zajmująca się sprawami technologii informatycznej. No i trzeba przyznać, że narzędzie, które GovTech opracował, bo to od strony technologicznej, my mieliśmy pomysły, oni je realizowali, była to praca świetna, ponieważ Może powiem parę słów o tym, jak jest zbudowany Fake Hunter, jaką miał koncepcję. On miał koncepcję trzystopniowej platformy, która łączy właściwie społeczeństwo, bo dzisiejszy odbiorca internetu, internauta to jest społeczeństwo, tak? Łączy świadomą część społeczeństwa z dziennikarzami i że ta weryfikacja przebiega od właśnie tego poziomu społecznego do poziomu profesjonalnego, gdzie wyselekcjonowani przez PAP eksperci weryfikują te informacje. Tak więc na tym poziomie społecznym wygląda to tak, że mamy do czynienia z aplikacją albo z wtyczką, która jest przymocowywana do przeglądarki Google'a
I do tej, czy tam, znaczy do większości, do wszystkich tych dużych, popularnych przeglądarek internetowych, i ten odbiorca społeczny zgłasza informacje. Odbiorca społeczny zgłasza informacje, to jest ten pierwszy etap, a później ta informacja jest weryfikowana przez specjalistów z PAP. Trzeci poziom, który troszkę nie zadziałał, uczciwie mówiąc, to miał być poziom społecznych weryfikatorów. Ci społeczni weryfikatorzy, zgłosiło się sporo młodych lekarzy, studentów, żeby jeszcze był taki dodatkowy poziom, że jeszcze jest jeden poziom weryfikacji i dopiero wtedy idzie wyżej. Natomiast uczciwie mówiąc, to nie bardzo dobrze zadziałał poziom społeczny, ten środkowy trochę słabiej ze względu na to, że jednak moja teza się potwierdziła, że bez płacy nie ma pracy przez długi czas, tak? Oni się wykruszyli po prostu dość szybko, aczkolwiek ten poziom działa i społeczni weryfikatorzy również mogą funkcjonować, ale wymyśliliśmy w to miejsce zupełnie inny model zaangażowania tej grupy społecznościowej jako weryfikatorów i edukacji. Za chwilę do tego dojdę i on bardzo sprawnie zastąpił tą trzecią warstwę. Natomiast w tym momencie jest to kilkunastoosobowy zespół osób wybranych przez PAP. Są to bardzo doświadczeni dziennikarze i niestety ja uważam, że w przypadku fact-checkingu fact-checkerzy muszą być doświadczonymi osobami. To nie jest pomysł na pierwszą pracę. O tyle projekt sprawnie działa, że po 2,5 roku możemy powiedzieć, że właściwie nie mieliśmy żadnej poważnej wpadki. Zdarzyło nam się sprostować drobiazgi ze 2 razy, ale nie mieliśmy żadnej poważnej wpadki, gdzie serwis podałby nieprawdziwe informacje, czy popełnił jakiś bardzo, bardzo poważny błąd. Oczywiście pierwszym rzutem i pierwszą tematyką dla serwisu Fake Hunter była pandemia i wszystko to, co się pojawiło. No ale bardzo szybko się okazało, że oprócz kwestii pandemicznych i czysto zdrowotnych, właściwie no jednym z przyczyn, dla których tak szybko staraliśmy się to uruchomić, była obawa przed po pierwsze propozycjami złych kuracji rozmaitych, czyli po prostu no takiego szkodliwych działań, a po drugie wyłudzeń finansowych. No bo w tym czasie pojawiło się bardzo dużo takich informacji, gdzie próbowano po prostu zarobić na COVID-zie. Pojawili się rozmaici oszuści. Trzeba przyznać, że po pewnym czasie same platformy internetowe nie zawsze skutecznie, ale włącznie z YouTube'em, ale starały się z tego czyścić. Myślę, że też nieśliśmy jakąś pomoc w tym, no bo mieliśmy gotową weryfikację. Bardzo istotnym elementem weryfikacji jest raport. Raport sporządzony na podstawie oficjalnych, naukowych i najbardziej wiarygodnych danych przez osobę przeprowadzającą ten fact-check, czyli to sprawdzenie informacji. I teraz co się bardzo szybko wydarzyło? Okazało się, że oprócz tego obszaru covidowego, czysto medycznego, fake newsy zaczynają dotykać bardzo wielu innych obszarów społecznych czy gospodarczych. No, jednym z takich obszarów było to, że do nas zwróciły się same środowiska bankowe, żebyśmy również włączyli ten obszar informacyjny do dokładnie Związek Banków Polskich, czy możemy włączyć ten obszar także do naszego działania, ze względu na to, że pojawiły się na przykład informacje takie, że za chwilę zabraknie pieniędzy w bankomatach itd. itd. Tak? Czyli w gruncie rzeczy mogące prowadzić do paniki ekonomicznej i zachwiania systemem bankowym. Potem z taką rzeczą oczywiście mieliśmy na początku kryzysu ukraińskiego, przepraszam, inwazji na Ukrainę rosyjskiej, mieliśmy do czynienia z paniką bankową, która zresztą pokazała dobrą wydolność naszego systemu, no bo system opanował to, tak? Tych pieniędzy gdzie niegdzie brakowało w bankomatach przez parę godzin. Przepraszam, a teraz to muszę to wyłączyć.
No i to był, więc bardzo szybko okazało się, że na przykład bardzo istotny dla fact-checkingu jest obszar bankowy. Bardzo szybko okazało się, że bardzo istotny jest obszar, który teraz również mocno ciągniemy, obszar energetyczny. Bardzo szybko okazało się, że bardzo ważnym obszarem jest obszar telekomunikacyjny, ponieważ z kolei operatorzy sieci komórkowych odkryli i generalnie rzecz biorąc operatorzy telekomunikacji zaniepokoili się nieco historiami pod tytułem palenie masztów 5G w całej Europie w ramach walki z roznosicielami elektronicznymi, roznosicielami COVID-u, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc serwis bardzo szybko się rozwijał i bardzo szybko wchodził w różne, obszary. Oczywiście od 24 lutego, chociaż nie od 24 lutego, już w momencie kryzysu granicznego bardzo mocno zaczęliśmy wchodzić w tamten obszar, bo wszyscy wiemy, jak duża ilość nieprawdziwych informacji pojawiała się w związku z kryzysem granicznym. Mówię oczywiście o kryzysie na granicy białoruskiej, który był, jest nieprawdopodobną kopalnią fake newsów. I to fake newsów, nie chcę nawet wchodzić w to, jak one się rozpowszechniają. Czasami jest to taka, bym powiedział, czasami jest to na pewno dezinformacja białoruska. Czasami myślę, że one wynikają z pewnego rodzaju pseudohumanitarnej naiwności, no ale wszyscy znamy te, że wszyscy wiemy, że te niektóre opowieści były nieprawdziwe, żeby najkrócej powiedzieć, do 200 osób nie utonęło w Bugu, czy tam w którymś z dopływów Bugu, tak w zeszłym roku. Natomiast kryzys ukraiński był logiczną kontynuacją tego wszystkiego i właściwie w tym momencie jesteśmy skupieni przede wszystkim na rosyjskiej inwazji, na rosyjskiej dezinformacji. Przyznam szczerze, że oczywiście mam nadzieję, że ta wojna jak najszybciej się skończy zwycięstwem Ukrainy i porażką Rosji. Natomiast dla mnie było to trochę wygodniejsze, bo lepiej sobie radzę i bardziej mnie ciekawi rosyjska dezinformacja niż zawiłości składu szczepionek. I rzeczywiście to w dużym stopniu, jeżeli chodzi o samego fake huntera, bardzo go rozruszało. Też zaczął być zewnętrznie, a także w obszarze międzynarodowym, co obserwowaliśmy w kontakcie z rozmaitymi instytucjami, czy nawet podobnymi serwisami zagranicznymi, że zaczęliśmy być odbierani na całym świecie jako istotny podmiot walki z tą dezinformacją rosyjską, a takim zwieńczeniem tego było to, że otrzymaliśmy nagrodę od Międzynarodowej Unii Wydawców, Międzynarodowej Unii Nadawców w Genewie, czyli tej agendy przeonz-owskiej zajmującej się jednoczącej nadawców bodajże w maju lub czerwcu tego roku. No i to był taki bardzo ładny moment. Potem zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, że mamy ten cały serwis, mamy raporty, mamy ogromną ilość fake newsów, czyli mamy gigantyczny, za przeproszeniem, rezerwuar analiz, znaczy właściwie nie analiz, tylko danych do analiz i przykładów. I w związku z tym teraz wprowadzamy część analityczną. Ona już funkcjonuje i to jest część dwujęzyczna. Analizy na podstawie tych fake newsów, są opracowane analizy, ale także na podstawie rozmaitych narzędzi. PAP dysponuje paroma sprawnymi narzędziami, takimi wyszukiwawczymi, czy takimi, które pozwalają w jakiś sposób dane obrabiać w taki sposób, żeby to funkcjonowało. One są łączone z informacjami, które pojawiały się w Fake Hunterze. W formie dwujęzycznej publikujemy te analizy, no i taką naszą ambicją jest to, że współpracujemy też z rozmaitymi instytucjami. Ostatnio przede wszystkim nawiązaliśmy współpracę z OSW, ale mam nadzieję, że Ośrodkiem Studiów Wschodnich, ale mam nadzieję, że niedługo też dołączy PISM do tego, a także kilka innych instytucji. I mamy nadzieję na zbudowanie takiego małego think tanku i ośrodka analitycznego wokoło tego fake huntera. Chcemy po prostu to narzędzie wykorzystać jak najlepiej. Ale wspomniałem, już za długo gadam, czy jeszcze mam chwilę? Wspomniałem o tym obszarze społecznościowym, bardzo wpisanym w edukację medialną. I to jest właśnie rzecz, którą zaczęliśmy robić od jesieni 2020 roku, też początkowo w koalicji z GovTechem, czyli taki rodzaj konkursu dla internautów. To jest
z jednej strony konferencja, rozmowy z aktorami, z analitykami, z różnymi ludźmi, osobami, które padały ofiarą fake newsów i osobami, które znają się na tym od strony profesjonalnej, a równocześnie robimy konkurs społecznościowy dla społeczności internetowej, jak to się nazywa, gdzie ludzie mogą zgłaszać z jednej strony fake newsy, z drugiej strony proponować swoje formy raportów i tego przychodzą no, tam do 3000 tych zgłoszeń. No to bardzo często jedna osoba wysyła kilkadziesiąt, czasem nawet kilkaset. Nie zmienia to faktu, że stało się to dość duże wydarzenie i mam wrażenie, że spełnia dość dobrą rolę, jeżeli chodzi o edukację medialną w zakresie właśnie walki z fake newsem, a także tego, jak fake newsa uniknąć. Ponieważ mógłbym o tym mówić jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo, ale powiem tyle, że najbliższe to wydarzenie będzie poświęcone no, sprawom geopolitycznym. Siłą rzeczy już drugie wydarzenie będzie poświęcone kryzysowi w Ukrainie i rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a także no, przede wszystkim rosyjskiej dezinformacji związanej z tym, a także temu, jak radzić sobie z wyselekcjonowaniem właściwych informacji i też tutaj ukłon w stronę pana Radosława Brzuski, ponieważ równocześnie będzie i Ministerstwo Edukacji, ponieważ równocześnie Narodowej, ponieważ równocześnie będziemy przeprowadzali przy tej okazji duży konkurs dla młodzieży szkolnej we współpracy w koalicji z Ministerstwem Edukacji Narodowej, więc staramy się to tak naprawdę to narzędzie i możliwości, które ono daje, wykorzystywać jak najwszechstronniej. I może to jest taka puenta, którą chciałbym zawrzeć dla tego mojego przedługiego wystąpienia, że warto jest tego rodzaju narzędzia i tego rodzaju projekty. Trochę też tak było w tej opowieści o Menowskiej. Starać się je wykorzystywać jak najbardziej i w jak największej ilości obszarów. No my staramy się w tym momencie wychodzić jak najbardziej w obszar międzynarodowy, a także trafiać do dzieci, żeby one już przygotowane brały ten telefon i rozumiały, że z nie każdego źródła warto wierzyć w informację i jak ją selekcjonować. Dziękuję serdecznie.